Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Jakiś czas temu odwiedziłam piwnicę i prawdopodobnie mi to zaszkodziło, bo w tym odcinku będę się bawić lalkami. A tak na serio, zaciekawiły nas te dziwne zestawy z laleczkami LOL Surprise, więc dowiem się, czy mam szczęście do rzadkich przedmiotów. A następnie powyrywam jej wszystkie kończyny i przykleję jej do czoła. Oczywiście żartowałam. A może jednak nie? Dzisiejszy film będzie naprawdę mega kreatywny, ponieważ bez różnicy na to, co znajdę w tym pudełku, to na pewno zamienię to w totalne dziwactwo. Więc zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem i zabieramy się za unboxing tego tandetnego, różowego pudełeczka. Zaraz, jak to się otwiera? Nie widzę sensu. Nikt normalnie nie sprawdza instrukcji. To jest instrukcja? Nie no, ja rozumiem, jeśli chodzi o składanie komputera, ale... Okej. Chyba to jest spoiler. O, jaka piękna! Znaczy nie, brzydko. Fuh. Gdzie tam ta... O, jakie piękne, jak krzywo pomalowane. Da ci się ten make-up wyrównać, a właściwie tęczówkę, która ci ściekła? Ale pytanie, czy ona jest w ogóle rzadka, czy nierzadka? W moim przypadku jest to ta i ma złotą gwiazdkę. Zaraz! Ona jest rzadka! Nie wiem, dlaczego się cieszę. Dobra, tutaj zabawa polega na tym, żeby rozpakowywać te wszystkie bambetle, pierdoły i zobaczyć, co jest w środku. Jakie tutaj mamy rzeczy do tej naszej pięknej panny. Marek, ty też jesteś pewnie tak bardzo podekscytowany. Co tu może być? Co? Wsówka dla niej. Serio? Oddaj. Butelka, jaka piękna! Ja właśnie mam bardzo podobny... Dobra, nieważne. Ale brokatu! Ona gra na ukulele! No, oczywiście grzebień. Ja, buciki! Jezu, jakie malutkie! Jak ludzie zakładają te ciuchy? A, dobra, przemyślane całkowicie. Idioto odporne. Dobra, teraz trzeba wcisnąć na poślady. To jest zawsze wyzwanie, tak właściwie. W prawdziwym życiu też. Więc teraz przesłuchamy, jak nasza country dziewczyna będzie śpiewać. Kompletnie nie wiem, jak to się robi, ale właściwie nie wiem, jak to może działać. Years later. Więc mamy już naszą ofiarę. Znaczy modelkę. No to czas teraz z nią zrobić coś ciekawego. Na początek projekt. Na szybko naszkicowałam jej podstawową formę. Wariantów będzie aż 3. Ciekawe, który będzie Wam się najbardziej podobać. Może macie taki sam gust jak ja. Moją pierwszą myślą była zmiana tej laleczki w jakiegoś owada, a właściwie dodanie jej elementów, które nadadzą ostrego charakteru. Owady kojarzą się z dziwnym odwłokiem i w tym przypadku dodałam coś takiego. Nie wiem, co to jest, ale fajnie wygląda. Pytanie tylko, co z twarzą? Modyfikacja nie może za bardzo ingerować w rysy, ale z drugiej strony, kto wymyślił tą twarz? Czy to ten sam projektant oddmuchanych lalek dla dorosłych? Bo wiecie, to naprawdę zabawka dla młodszych ludzi, więc uproszczenie ludzkiego otworu gębowego do postaci dziury to lekka przesada. Więc postanowiłam, że dodam coś od siebie i czas na modyfikację. Jeszcze tego kolorki, by dokładnie zobrazować, jak będzie wyglądała. No i bardzo ciekawa koncepcja. Ale lecimy dalej. Kolejna to... zestawienie skorpiona z żukiem. W tym przypadku zagwozdką były dla mnie kolorki, bo nie wszystko mi pasowało. Głównie przez zestawienie błękitu, i to takiego intensywnego, ze złotem. Przez co dodanie innego koloru wyglądało jak doczepienie obcego bytu, a nie rozbudowanie jej designu. Całe szczęście posiada ona jeszcze białe dodatki i postawiłam właśnie na to.
ale przy okazji ciemne tło zrobiło swoje. Ale, biel nie musi być czysta, więc na koniec przełamałam ją błękitem i zielenią. Takie dziwne coś, ale miało być dziwnie. Ostatnia koncepcja chciałam, żeby była najbardziej klasyczna. Ciekawa, ładna, ale niezbyt przekombinowana. A do tego musiałam lekko zmienić pozę. Czyli zostajemy przy jej zwykłym wyglądzie, ale zostaję tutaj smoczycą. A właściwie smoczą lalką LOL, lubiącą muzykę country. W ogóle w Polsce ktoś tego słucha? I myślę, że ta koncepcja jest najciekawsza. A wy, którą wybraliście? Koniecznie napiszcie w komentarzu, bo Markowi ta smoczyca też bardzo się spodobała. Nie będę jednak bardziej jej wyrysowywać, bo tyle mi wystarczy, by przejść do jej zniszczenia. Nie mogę ci tego zrobić. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie. A tym innym rozwiązaniem będzie rzeźba. Ale trochę inna, bo jak wiecie, nie lubię się brudzić, więc w tym wypadku będzie to moja pierwsza prawdziwa próba z modelowaniem w ZBrushu, czyli zaawansowanym programie do tworzenia modeli 3D. Wcześniej świetnie bawiłam się w grze Dreams, choć to było dość ograniczające, ale poczułam, że 3D ma naprawdę wielki potencjał. ZBrush to znacznie droższa zachcianka, ale każdy może go przetestować, zanim się zdecyduje na zakup. Przed tą laleczką dzień wcześniej zapoznałam się jedynie ze skrótami klawiszowymi i podstawową obsługą, więc poszłam strasznie na żywioł. Ale dzięki temu jest szansa na to, że będziecie mogli zaobserwować postępy w mojej edukacji. Dlatego nie będę was tu zanudzać jakimś technicznym bełkotem, bo sama nie wiem, czy dobrze ją zrobiłam. Pewnie nie, ale całe szczęście motyw miałam dość prosty, bo każdy, nawet ja, naukę powinien zaczynać od prostych rzeczy. Szczerze mówiąc, zdziwiłam się, że wyszła mi taka twarz, bo obstawiałam, że będzie mocno uproszczona, jak w laleczce, ale udało mi się zrobić więcej, z czego jestem bardzo zadowolona. Marek i tak uważa, że jest to twarz gnoma. I to takiego po przejściach. Ciężko się nie zgodzić. No wiecie, musiałam ją trochę posmyrać. To nie ma żadnego podtekstu. Wypraszam sobie, że niby ja tak wyglądam z tyłu? Wiesz, wydaje mi się, że bardziej powinnaś się przejmować tym, że nosisz pampersa z cekinami. Oś ty! Naprawdę fajnie wykonuje się włosy. Na początek robimy czepek pływacki. A potem wychodzą z tego włosy. Prościzna. A tutaj miałam pewnego pecha, bo niby udało mi się zdobyć jedną z rzadszych laleczek, to akurat trafiła mi się taka... z lokami. Uch. Cholera. Z nimi jest kupa roboty. I to takiej trudnej roboty. Nie dość, że nie wiedziałam na początku, jak to zrobić, to jeszcze trwało to milion lat. Serio. Długo nad tym siedziałam. Może powinnam była zostać przy czepku pływackim? A wiecie, w czym najbardziej się wyłożyłam? Nie przy burzy loków. Nawet przy smoczych elementach. A przy grzywce. Tak. Ten jeden mały loczek na czole był gwoździem do mojej trumny. Zastanawiałam się, czy nie powinnam po prostu z tego zrezygnować, bo to cholerstwo wyglądało jak jakiś zdechły ślimak, które przyczepiły się do głowy. Okej. Ale druga próba była nie lepsza. Zaczęłam od czegoś, co było bliżej podeszwy niż włosów, a im dalej, tym wcale nie było lepiej. Chociaż nie tak tragicznie, jak przy pierwszej próbie, bo faktycznie mamy loczka, ale z bezy. Choć można byłoby coś z tego zrobić, to ostatecznie stwierdziłam, że ten lok po prostu jest do dupy. I zmieniłam kompletnie jego koncepcję. A mówi się do trzech razy sztuka. Jak widać, bardzo się wytrwaniłam, bo choć będzie smoczycą, to na początku robiłam tylko postać. Co prawda na golasa, bo po sylwetce, buźce i włosach wyciągam skrzydła. Chciałam, żeby były dość spore i masywne. Właściwie zaczynałam od prostych kształtów, a potem przechodziłam do ostatecznej formy. Dosłownie jak w rysunku, również i tu podstawy ratują życie. Na przykład róg to nic innego jak...
kolba kukurydzy. Nawet kolor się wpasował. A teraz, jeśli jesteście zbyt wrażliwi, to lepiej zamknijcie oczy, bo widok może być zbyt drastyczny. To musiało boleć. Jest jednak sporo ciekawych technik, które można zastosować, a do osiągnięcia pożądanego efektu wystarczy czasem jeden ruch. To ja rozumiem. A teraz ciach! I mamy kurtkę puchową. Ale ma bliska. No na pewno większego ode mnie. Mając gotowe ciuchy, mogłam zrobić wszystkie jej charakterystyczne detale. Frędzelki są kozackie. Co prawda zrobiłam je z bardzo prostych klocków i takie już zostawię. Tak samo ciekawym upiększeniem może być gwiazdka na bucie. Można ją tylko pokolorować na biało, ale znacznie lepiej wygląda wgłębienie w materiale buta. Kolorowanie w ogóle nie przypomina pracy w Photoshopie. Koloruje się strasznie dziko, mój umysł wariował, bo kolory musiałam zostawić podstawowe, ale jeden kolor jest za biedny i dobrze byłoby do każdej części dodać troszkę cieni. Dla skóry chociażby można dodać różowych odcieni. Każdy inny obiekt powinien składać się z bazowego koloru i z ciemniejszego odpowiednika. To mocniej wydobędzie formę. Bardzo przydało mi się to chociażby przy lokach. A na dżinsie stworzyło taki efekt przetarcia, mimo że wszystko wykonywałam bardzo miękkim braszem. Ciekawa jestem, czy udałoby się nam ją wydrukować. Może kiedyś spróbujemy? Tak wygląda laleczka LOL, a taki jej smoczy odpowiednik. Napiszcie w komentarzu, czy taki materiał Wam się podoba, a może chcecie zobaczyć, jak przerabiam inne zabawki w ten sposób. Co myślicie o otwarciu kuli ze zwierzakami LOL Surprise? Demoniczne zwierzaki, pomioty szatana. To mogłoby być wyjątkowo ciekawe, prawda? Na dziś to już tyle. Zostawcie soczystego lajka pod filmem oraz potężnego suba. Dzięki temu nie przegapicie następnego filmu, który pojawi się za tydzień w czwartek po godzinie 17:10. I niech podstawy będą z Wami.